Proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. I pan od razu na początek, pan Jacek Henrykowicz. Szanowny panie Stanisławie, czy wierzy pan w sojusz Konfederacji z Platformą Obywatelską? Pytam, bo coraz większa rzesza zwolenników PiS prognozuje taką współpracę. To nie bardzo mi się chce w to wierzyć, dlatego że Platforma Obywatelska, jeśli chodzi o program taki, czy wizję państwa, to ma bardzo podobną do PiS-u, z tym, że PiS tutaj pewną taką linię ideologiczną można jeszcze wytyczyć, bo wydaje mi się, że ideałem naczelnika państwa jest przedwojenna sanacja. A jeśli chodzi o platformę, to już tylko rządy pułkowników, takie wydzierki, że tak powiem, wszystkiego, co można wydrzeć z państwa. Ja wiem, że taka jest propaganda w środowiskach sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim w środowiskach twórców propagandy Prawa i Sprawiedliwości, ale też logiki w tym nie ma, no bo Konfederacja jest oskarżana o to, że to są ruscy agenci. Natomiast Platforma Obywatelska jest reprezentacją czy ekspozyturą stronnictwa pruskiego, więc albo jedno, albo drugie. Nie wierzę, krótko mówiąc, w taką współpracę trwałą, bo przy incydentalnych jakichś kwestiach, no to ja sobie wyobrażam, że Konfederacja może, zresztą sam to doradzałbym, gdybym tam mógł i gdyby moich rad ktoś słuchał, to doradzałbym, żeby w pewnych sprawach, które nie są sprzeczne z programem Konfederacji, Konfederacja wspierała jakieś inicjatywy rządowe, jeśli są pożyteczne dla państwa, to nie ma żadnych przeciwwskazań. No w końcu to jest państwo polskie i Konfederacja jest też reprezentacją parlamentarną pewnego środowiska obywateli polskich, tak samo zainteresowanych w dobru Polski, jak i inne środowiska, może nawet bardziej. W związku z tym nie ma żadnego powodu, żeby powiedzieć, z tymi to nigdy, w żadnej sprawie nie ma tak, w polityce tak nie ma. Także koalicję jakąś trwałą współpracę, że tak powiem, na śmierć i życie Konfederacji z Platformą Obywatelską nie wierzę, zbyt daleko idące rozbieżności są. Powiadam, jeszcze raz powtórzę, że Konfederacja podczas kampanii wyborczej do wyborów parlamentarnych zaprezentowała wizję państwa całkiem odmienną od wizji zaproponowanej przez bandę Czworga, która się licytowała, kto wyda więcej zrabowanych uprzednio podatnikom pieniędzy. Konfederacja nie zapowiadała, że będzie rozdawać, tylko zapowiadała, że nie będzie rabować. To jest zupełnie odmienna wizja państwa i ona w tym sensie, znaczy w tym zakresie w sposób zasadniczy Konfederacja różni się zarówno od Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej. Pan Adam Nowak, witam serdecznie. Obecne restrykcje są stopniowo zdejmowane i sytuacja powraca do normalności. W okresie pandemii wiele branż było wyłączonych z funkcjonowania. Wiele przedsiębiorstw osiągało i straty, co odbija się na całym społeczeństwie. Panie Stanisławie, jakie działania zaleciłby pan obrać w celu napędzenia gospodarki i uniknięcia problemu z wysokimi cenami, znacznym bezrobociem czy spadkiem PKB? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź. Dziękuję za pozdrowienia. Ja już mówiłem na samym początku tej epidemii, jak tutaj już rząd podjął te działania restrykcyjne, że będzie kryzys, doprowadzą one do kryzysu, może nie do zapaści jakiejś tragicznej, ale do kryzysu z całą pewnością. No i już to wiemy, nawet rząd się wystraszył skutków własnych działań, dlatego że nikt nie ogłosił, że ta epidemia wygasa nawet, a tu restrykcje są łagodzone i to w tempie stachanowskim.
Więc najwyraźniej taka jest przyczyna. Wprowadzenie tych restrykcji było elementem strategii paniki, jaką rząd tutaj, myślę, że świadomie, podobnie jak inne rządy, wprowadził, zastosował. Natomiast remedium na to powinno być, moim zdaniem, przywrócenie zasad, jakie pozwoliły, dzięki którym Polska wydobyła się, czy zaczęła się wydobywać z zapaści gospodarczej w roku 1989. To znaczy zasad zawartych w ustawie Mieczysława Wilczka, w ustawie o działalności gospodarczej. Trzeba by przywrócić te zasady w brzmieniu z 1 stycznia 1989 roku, bo wtedy ta ustawa weszła w życie. No i ona doprowadziła do odblokowania narodowego potencjału gospodarczego. Właśnie na tym powinny się koncentrować działania rządu. Nie na tym, żeby tu ręcznie przejść na ręczne sterowanie gospodarką, bo to urzędnicy, to jak zaczną sterować gospodarką, to niech nas Bóg ma w swojej opiece, bo już na nikogo nie można będzie wtedy liczyć. Natomiast zostawić gospodarkę ludziom w tym sensie, żeby odblokować właśnie narodowy potencjał gospodarczy, usunąć wszelkie bariery przed działalnością gospodarczą obywateli. Ich nie trzeba będzie zachęcać do tego, żeby odbudowali własne przedsiębiorstwa, własne warsztaty pracy. Oni sami wiedzą, że to trzeba zrobić i sami tego chcą. Nie trzeba im tylko przeszkadzać. I to takie remedium bym zalecił. No to jest, to wymagałoby przełamania tych wszystkich trzech czynników, które ten potencjał narodowy blokują. Przypomnę, jakie one są. Niewłaściwy ekonomiczny model państwa, postępującą biurokratyzację państwa i gospodarki. No i wreszcie niemiecki projekt Mitteleuropa, który właśnie wchodzi w kolejną fazę. Pani Ursula von der Leyen zapowiedziała, że na odbudowę tutaj gospodarki Unii Europejskiej przeznaczy ona 750 miliardów euro, ale nie powiedziała wyraźnie, skąd Unia weźmie te 750, może nawet 1000 miliardów euro. No, odpowiedź jest jasna. Wydrukuje to Europejski Bank Centralny we Frankfurcie nad Menem i część tych pieniędzy pójdzie na tak zwane subwencje. A emisja takiej gigantycznej kwoty wywoła inflację. To jest jak amen w pacierzu, po prostu inaczej być nie może. Natomiast ta druga część zostanie pożyczona państwom członkowskim, a te pożyczone pieniądze trzeba będzie oddać. Czy będzie z czego? No to właśnie to jest problem. I to jest element strategii dalszego uzależniania państw członkowskich Unii Europejskiej od Niemiec, dlatego że bank centralny się mieści we Frankfurcie nad Menem i to my będziemy dłużnikami właśnie tego banku. No to widać, że pandemia koronawirusa jest bardzo sprytnie wykorzystana w celu budowy czwartej Rzeszy środkami pokojowymi. Pan Sylwester Matuszak. Witam, szanowny panie Stanisławie. Moje pytanie dotyczy dekalogu. Niedawno stwierdził pan, że z dekalogu można wyprowadzić cały ustrój państwa. Czy w obecnym czasie jest w ogóle możliwe, żeby państwo funkcjonowało w oparciu o 10 praw, przykazań? No i jakby to miało wyglądać? Ponoć w przeszłości już w Europie było takie państwo, w którym obywatele mieli do przestrzegania tylko 10 praw spisanych na tablicy. No nie, to w Rzymie było, Rzym starożytny, to było rzeczywiście w okresie republikańskim obowiązywało prawo 12 tablic, ale to zupełnie co innego niż dekalog. Od razu to wyjaśniam. Czy to jest jedno pytanie? Otóż no, niekoniecznie trzeba całego dekalogu używać do wyprowadzenia z tego ustroju państwa. Ja bym tutaj posłużył się tylko dwoma przykazaniami, to znaczy przykazaniem siódmym, nie kradnij,
i dziewiąte i dziesiąte. Nawet nie pożądaj cudzej własności. Nie tylko nie kradnij, ale nawet nie pożądaj. Dlaczego? No to jest właśnie sprzeciw wobec socjalistycznych modeli państwa, bo socjaliści, ideologia socjalistyczna jest nakierowana świadomie na ekscytowanie w ludziach pożądania cudzej własności. Grab nagrabienno je. No a jak już ktoś nie będzie mógł tego pożądania opanować, no to złamie siódme przykazanie, zacznie kraść. A jak właściciel będzie się bronił przed kradzieżą, no to jeszcze złamie piąte przykazanie, zacznie mordować. Na tym polegały wszystkie rewolucje z komunistyczną na czele. No i w związku z tym, jeżeli to z tych trzech przykazań dekalogu można wyprowadzić cały ustrój państwa i z jednej rzymskiej starożytnej zasady volenti non fit injuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest podstawa ideologii państwa ograniczonego, państwa, które nie dyktuje obywatelom, kiedy mają chodzić za potrzebą, tylko ustanawia proste prawa, przestrzega, znaczy pilnuje ich przestrzegania, karze przestępców i to wszystko. I to jest model państwa, państwa minimum i to właśnie taki model można wyprowadzić z dekalogu. Czy poseł Braun, angażując się w protest przedsiębiorców i nominując jak leci asystentów, wliczając w to kodomitów i dewiantów, nie obrócił swojej akcji w farsę? Poseł Braun wziął udział w tym proteście, raczej jako obserwator, bo ja nie byłem na tym proteście i tylko oglądałem różne nagrania i z tych nagrań wynika, że poseł Braun interweniuje, żeby policjanci nie okazywali nadmiernej i niepotrzebnej brutalności wobec tych demonstrujących i to do tego się chyba sprowadzał udział posła Brauna. Natomiast o kodomitach i dewiantach jako jego asystentach nic nie wiem. W ogóle nie mam pojęcia, kto jest asystentem posła Brauna. No, po prostu nie wiem tego, więc nie potrafię tego tu, ani nie chcę, ani nie potrafię tego skomentować. Co pan myśli o lansowaniu przez Cejrowskiego na falach Radia Wnet chininy jako lekarstwa, które jest zamilczane, a także lansowaniu takich haseł jak chińska śmierć czy chińska zaraza albo śmiertelna wojna z Chinami. Czy można to uznać za agenturę wpływu? Za wszystkie odpowiedzi na moje pytania serdecznie dziękuję i życzę dużo zdrowia. No, wydaje mi się, że lansując chininę jako lek na tutaj koronawirusa, pan Cejrowski nie ma racji. Ja zasięgałem w tej sprawie opinii mojej córki młodszej, która właśnie kończy studia z biotechnologii. Jak to wygląda z tą chininą? Ona powiedziała, że owszem, ale nie taka chinina, która jest na przykład w toniku, tylko inny rodzaj chininy. Ona mi to wyjaśniała, ale ja, przepraszam, nie potrafię tego powtórzyć, bo to jednak wymaga znajomości rzeczy. Więc po prostu wydaje mi się, że pan Wojciech Cejrowski może w tej sprawie nie być dobrze poinformowany. Rzeczywiście chinina ma pewne zalety przy tej terapii, ale nie każda, tylko pewien rodzaj chininy, czy pewien związek chininy. Co do wojny śmiertelnej z Chinami, no to widać gołym okiem, to wcale nie musi być agentura wpływu, tylko spostrzegawczość. Rzeczywiście wojna z Chinami może nie wisi na włosku, ale niewątpliwie się przybliża. Dzisiaj czytałem, że Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę o tym, że prawa Ujgurów są łamane. No to będzie to konsekwencje miało. Tak samo jak wcześniej, jeszcze przed wybuchem epidemii koronawirusa, Kongres uchwalił ustawę o wzmacnianiu międzynarodowej pozycji Tajwanu. No to wszystko są ustawy, na które Chiny będą musiały jakoś reagować. No nie mówiąc już o tym, że tam są oskarżane, nie wiem czy słusznie, czy niesłusznie, że to one spowodowały epidemię
W każdym razie tak dawał do zrozumienia nie tyle może prezydent Trump, ale sekretarz stanu pan Pompeo, więc rzeczywiście te stosunki się coraz bardziej naprężają. No a skoro stosunki międzynarodowe między takimi dużymi państwami się naprężają, no to wszystko jest możliwe, zwłaszcza taka, tym bardziej, że Chiny też ustawę uchwaliły o tam uspokojeniu sytuacji w Hongkongu, więc to rzeczywiście i z jednej i z drugiej strony takie ruchy są. Więc to pan Cejrowski po prostu jest spostrzegawczy, wydaje mi się. A czy chińska śmierć, czy chińska zaraza, no to taka licencja poetyka. Ja też jestem felietonistą, więc to rozumiem. Jest to bardzo efektowne. A czy tam prawdziwe, czy dalekie od prawdy, no to właśnie na tym polega ta licencja poetyka, że to nie jest, to nie są nauki ścisłe, tylko publicystyka. Paweł Lipka. Szanowny panie Stanisławie, jakie ma pan zdanie o panu Gadowskim? Często słucham jego komentarzy. Jest człowiekiem z wartościami, ale zaczyna jakieś przytyki do Konfederacji, że chłoptasie Giertycha itp., a jeszcze jakiś czas temu bronił Konfederacji przed atakami PiS. Szkoda, że ludzie o prawicowych poglądach i podobnych wartościach tak skaczą sobie do gardeł, zamiast trzymać wspólny front. A potem znowu narzekanie, że lewactwo u władzy. No, ja nie wiem, dlaczego pan Gadowski zaczyna w ten sposób mówić o Konfederacji, że on chłoptasie Giertycha. No nieprawda, przecież zarówno pan Winnicki, jak i pan Bosak są bardzo zantagonizowani z Romanem Giertychem, który w ogóle zresztą truchcikiem przechodzi na jasną stronę mocy. Tam nie wszystkim się to podoba, nie wszyscy go chcą po tej jasnej stronie mocy. On tam się uwija jak może, no ale mniejsza o to. W każdym razie te drogi bardzo dawno chyba się rozeszły obecnych posłów z Konfederacji z Romanem Giertychem, a inni to w ogóle nie mieli żadnych związków nigdy z Romanem Giertychem, więc to takie uogólnienie jest nieprawdziwe i krzywdzące, zwłaszcza przez to lekceważenie, bo równie dobrze można by działaczy Prawa i Sprawiedliwości, czy posłów Prawa i Sprawiedliwości nazwać chłoptasiami Kaczyńskiego, no to jeszcze gorzej by wyglądało, gorzej przez tę dwuznaczność, no ale mniejsza. No ubolewam nad tym, bo ja znam pana redaktora Gadowskiego, ubolewam nad tym, że no, trochę się zagalopowuje w swojej krytyce Konfederacji, więcej obiektywizmu nikomu by nie zaszkodziło, zwłaszcza w publicystyce politycznej. Pan Czystak LZ. Pan Gadowski w swoich komentarzach mówił o rzekomo niejasnych powiązaniach pobożnego posła Gowina i niejasnych interesach Krzysztofa Bosaka w Zielonej Górze. Czy w związku z taką wiedzą nie powinien zawiadomić o tym odpowiednich służb państwowych? Mając na uwadze, że pan Gadowski nie zwierza się panu redaktorowi, czy można być tak dobrze poinformowanym dziennikarzem jak pan Gadowski bez bliskich kontaktów ze starymi kejkutami? To być może można, ale ja nie sądzę, żeby pan redaktor Gadowski był tutaj jakoś wybitnie dobrze poinformowany, bo gdyby rzeczywiście był dobrze poinformowany, no to by po prostu powiedział, jakie to interesy czy powiązania miał pobożny poseł Gowin. A pobożny poseł Gowin, no jakieś powiązania miał, bo przecież był ministrem sprawiedliwości w rządzie sformowanym przez obóz zdrady i zaprzeństwa. W związku z tym jakieś powiązania z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości przynajmniej miał. Natomiast albo, no i jakie to konkretnie interesy. Dziennikarz dobrze poinformowany, to by powiedział, jakie konkretne interesy podejrzane, czy tam jakieś prowadzi Krzysztof Bosak w Zielonej Górze,
A nie puszczałby oka do publiczności, wiem, ale nie powiem. No to no nie świadczy o dobrym poinformowaniu, tylko raczej o intencjach, no, które trudno nazwać dobrymi w tej sytuacji. Pan Michał Gruchocki. Drogi panie Stanisławie, czy ogląda pan wywiady pani Moniki Jaruzelskiej, do których zaprasza coraz to ciekawych gości? No, nie oglądam wszystkich, niektóre tylko, znaczy oglądałem, dlatego że chciałem się zorientować, jak pani Monika Jaruzelska rozmawia z zaproszonymi gośćmi, kiedy mnie zaprosiła na rozmowę, no to żeby sobie wyrobić pogląd, to musiałem sobie obejrzeć, ale to są często długie takie rozmowy, a ja nie bardzo mam czas na oglądanie wszystkiego, co w sieci się ukazuje. Przekonałem się, że pani Monika Jaruzelska bardzo profesjonalnie, bardzo kulturalnie prowadzi rozmowy ze swoimi gośćmi. Nie przesłuchuje ich, nie sztorcuje ich za to, że udzielają jej niewłaściwych odpowiedzi, tylko i na tym powinien polegać wywiad profesjonalnie prowadzony, że prowadzący wywiad dziennikarz nie powinien tam za wszelką cenę starać się udowodnić, że jest mądrzejszy od swojego gościa, tylko żeby pokazać widzom, czytelnikom, słuchaczom, co ten zaproszony człowiek myśli. Bo jeżeli już się go zaprosiło, to dlatego, że on coś ma ciekawego, a przynajmniej oryginalnego do powiedzenia. Więc jeżeli mu się nie pozwala tego powiedzieć, no to cały ten wywiad nie ma sensu. Jeśli tak, bo to dalszy ciąg pytania, jeśli tak, to chciałbym, aby pan mi wyjaśnił, co chciała swoim widzom przekazać autorka, kiedy gościła pana Janusza Korwin-Mikke i podawała mu kilkakrotnie cukier, wracając przy tym, że zamiłowanie do słodkości to domena Rosjan. No ja akurat wiem, to właściwie pytanie bardziej do pani Moniki Jaruzelskiej, co ona miała na myśli, natomiast ja się domyślam, co mogła mieć na myśli. Ja znam bardzo dobrze, przecież przyjaźnię się z Januszem Korwin-Mikke i wiem, że on lubi dużo cukru używać na przykład do kawy czy herbaty. Ja bym nigdy takiego ulepu nie wypił. Nie smakowałoby mi to, a on to lubi. Czy domena Rosjan? No Rosjanie rzeczywiście chyba lubią słodycze. I nawet jeszcze przed rewolucją bolszewicką w Rosji, we Francji był produkowany specjalny szampan pod gusta, właśnie słodki szampan pod gusta rosyjskie. Zresztą u nas też Janusz Palikot z Biłgoraju produkował Dorato. To i ten słodki, taki słodkie to wino musujące było eksportowane właśnie na wschód, za wschodnią granicę, bo i Ukraińcy to lubią, zdaje się, i Rosjanie to lubią, więc to jest rzeczywiście, takie gusta tam są dosyć powszechne. I kolejne pytanie. Co pan sądzi o fantasmagoriach, które opowiadał generał Dukaczewski? Ogólnie to opowiadał jakieś mało istotne rzeczy, ale odniosłem wrażenie, że mimo tego między wierszami można było się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. No nie wiem, jakie fantasmagorie generała Dukaczewskiego ma pan na myśli, bo ja nie oglądałem tego akurat filmiku. Natomiast wydaje mi się, że generał Dukaczewski jako były, znaczy ostatni szef wojskowych służb informacyjnych jest raczej dobrze poinformowany o różnych sprawach, tym bardziej, że co ja podkreślam, że oficjalna nieobecność wojskowych służb informacyjnych jest tylko wyższą formą obecności, dlatego że agentura, którą wojskowe służby informacyjne rozbudowały już w wolnej Polsce, przecież ona nie wyparowała, ona nadal jest. I ci konfidenci zostali uplasowani w bardzo ważnych miejscach życia publicznego, gospodarczego, kulturalnego, opiniotwórczego i tak dalej. No i myślę, że tutaj łączność jest utrzymywana w obydwie strony, dlatego ja opinie wygłaszane przez pana generała Dukaczewskiego, chociaż on nie jest bohaterem mojego romansu, ale uważam, że jego opinie mają spory ciężar gatunkowy, albo nawet bardzo duży. I pan Marcin Kozłowski.
Szanowny panie Stanisławie, mam pytanie o Gdańsk. Czytałem kiedyś w sieci, że to miasto zostało oddane Polsce po wojnie na 50 lat w dzierżawę. Oto moje pytanie, kto jest za to odpowiedzialny? Alianci zachodni, licząc, że wybuchnie, że jeśli wybuchnie nowa impreza, to zacznie się od Polski. B. Stalin, zakładając, że ZSRR będzie miał bat na Polskę. C. Inna wersja. Po drugie, jak należy rozwiązać ten problem? A. Przekonać mieszkańców, zorganizować referendum. B. Sposobem łokietkowym, no nie dosłownie, i C. innym. Ja muszę powiedzieć, że to chyba nieprawda, że ta informacja, na którą się pan powołuje, nie wiem, gdzie pan to czytał, że Polsce został Gdańsk oddany na 50 lat w dzierżawę, to niezupełnie. To tam dzwonili, ale nie w tym kościele. Otóż rzecz jest taka, że sprawą granic między innymi polsko-niemieckiej, tę sprawę rozstrzygnęła w Poczdamie konferencja tamtejsza, konferencja poczdamska w 1945 roku, w której uczestniczyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego, właśnie Józef Stalin. I ponieważ państwa niemieckiego wtedy nie było, bo Hitler się zastrzelił, a rządu generała Dönitza nikt nie uznawał, w związku z tym wszystkie sprawy dotyczące Niemiec regulowała konferencja w Poznaniu, ta Wielka Trójka. No i sprawa granic polsko-niemieckich i tak zwanych, jak to później prymas Wyszyński mówił, poczdamskich obszarów zachodnich, została przez konferencję w Poznaniu uregulowana tak, że Polska otrzymała ziemię zachodnie i północne, właśnie między innymi byłe wolne miasto Gdańsk, w tymczasową administrację, a o ostatecznym przeznaczeniu tych terenów miał rozstrzygać traktat pokojowy z Niemcami. Problem był taki, że najpierw Niemiec nie było, a kiedy w 1949 roku została utworzona Republika Federalna Niemiec i Niemiecka Republika Demokratyczna, no to były dwa państwa, a nie Niemcy. Wprawdzie Republika Federalna Niemiec w odróżnieniu od NRD uznała się za prawnego następcę Rzeszy, ale no, nie bardzo mogła w imieniu Niemiec, zawrzeć traktat pokojowy z Polską. I taki stan się utrzymywał aż do zjednoczenia Niemiec, to znaczy do roku 1990, kiedy to już tam w przednich latach już się o zjednoczeniu Niemiec mówiło, to znaczy o wchłonięciu Niemieckiej Republiki Demokratycznej przez RFN. I kanclerz Kohl zaproponował taki oto scenariusz, żeby Niemcy się zjednoczyły, a wtedy powstaną Niemcy, no i wtedy przystąpimy do rokowań na temat traktatu pokojowego z Polską, co Polskę szalenie zaniepokoiło, no bo jak już Niemcy by się zjednoczyły, to już nie mielibyśmy żadnego środka nacisku, żeby tam Niemcy nie markowali na przykład rozmów na temat traktatu pokojowego z Polską, czy tam go odkładali ad calendas graecas. W związku z tym Polska interweniowała w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. No i to była interwencja udana, bo te państwa, które uczestniczyły w konferencji w Poznaniu, a mi miały w związku z tym coś do powiedzenia na temat zjednoczenia Niemiec, zresztą wojsko amerykańskie do dzisiaj przecież stacjonuje w Niemczech, no to ostrzegły, znaczy przedstawiły taką propozycję nie do odrzucenia kanclerzowi Kohlowi, że albo nie będzie żadnego zjednoczenia, albo Niemcy się zgodzą, że ustalenia dokonane przez tak zwaną konferencję 2 plus 4, to znaczy cztery mocarstwa alianckie, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja, plus dwa państwa niemieckie,
że ustalenia dokonane przez te konferencje Niemcy będą uznawały za traktat pokojowy z Polską. No i tak się stało i w związku z tym tak ta sprawa została załatwiona. Proszę Państwa, na tym kończę ten odcinek cykielu i zapraszam na